Wojciech Gil Podcast. Najlepsze rozmowy, wyjątkowi goście. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Gil, a moim dzisiejszym gościem jest pisarz, skandalista, laureat paszportu polityki i nagrody literackiej gdynia. Michał Witkowski. Cześć, Michał! Cześć, Wojtku. Michał, co czułeś chodząc jako świadek obserwować sekcję zwłok? No, o, mój ulubiony temat razu na początek. No to jest tak, że ja przede wszystkim poprosiłem Marka Krajewskiego, żeby mi ułatwił u tego swojego doktora, którego on tam zawsze wymienia w podziękowaniach specjalistę, żeby mi ułatwił pójść na sekcję zwłok. No i on zadzwonił do niego i mówi, to jutro piąta rano. A ja myślałem, że ja będę się pół roku przygotowywał mm. psychicznie i w ogóle. No więc szybko w nocy obejrzałem sekcję boku na YouTubie. Są so takie. Są, są. So, so, I okazuje się, że mnie w ogóle wcisnęło, to, totalnie wcisnęło mnie w krzesełko. No i myślę sobie, przecież ja na pewno się pożygam albo zemdleję i będą się wszyscy ze mnie śmiali. A tu nic. I w ogóle mhm. wiesz. Później już nawet bym sobie nie pozwolił y, od połowy y, tego procesu, wiesz, na y, coś takiego, bo zepsułoby już to całą zabawę. Mhm. Y, to znaczy, ja stojący blady i dumny y, w tym fartuszku pokrwawionym, to jakby dla mnie y, już była sama atrakcja sama w sobie, mhm. większa niż ten trup. To znaczy, że, że ja po prostu. Taki oto zimny chirurg, proszę sobie, stoję, nic yy, nie wymiotuję, nie mdleję, nawet y, mógłbym coś zjeść, gdyby tak dali. Także byłem zdziwiony i dumny z siebie. No a przede wszystkim byłem po prostu historycznie ciekawy, bo to była dla mnie taka sfera ukryta zawsze. Y, zarówno rozkład, jak i, ale akurat o rozkładzie to tam mm -hmm. nie, mo nie mogło być mowy, bo później już sobie zamawiałem konkretne przypadki, ale okay. <laughs> na początku to przyszedł właśnie ten doktor, co teraz y, wciąż zapominam, jak on się nazywa, a jest dość słynny, więc nie powinienem tego mm -hmm. ciągle zapominać. W każdym razie przyszedł ten doktor, powiedział, w ogóle już sama sytuacja, ja piąta rano, zima, wrony kraczą, ciemno, nie kładłem się w ogóle spać, bo o piątej rano wstać dla mnie to znaczy że się nie, nie położyć. A nie miałeś już doświadczenia z barw szczęścia, jeśli chodzi o wczesne wstawanie. I jeszcze to było grubo przed okay. barwami szczęścia. To tak, jest... to było myślę, że bo na etapie przygotowania do zbudnia się dziewczyny. I dziewczyny. Mhm. No. Także. Ale tam też się nie kładłem. Okay. Uczyłem się zwykle roli całą noc. W każdym razie, no i tak. Przychodzi doktor, spóźniony pół godziny, jowialny, sympatyczny. Pan jest Michałek, to może pan chce Michałka, cukierka. cukierka. Mm -hmm. Bierze mnie do swojego gabinetu, a tam już takie zdjęcia, wiesz, nieboszczyków z dziwnymi minami, wiesz, takich NN-ów różnych, wiesz. No. no to... No ja już powolutku zaczynam się trząść. Cały ten w ogóle zakład medycyny sądowej jest bardzo ciekawy, bo tam jest nowa część... Zbudowana, dobudowana czy wybudowana, czy po remoncie, oraz totalnie stara, przedwojenna część, gdzie w ogóle są jakieś dwugłowe cielaki i dwugłowe niemowlaki z przedwojny jeszcze w formalinie. Czyli jest to pierwowzór tego Instytutu Medycyny Sądowej, który pojawia się w twojej przedostatniej powieści, czyli Tango, gdzie też jest taki surowy, przedwojenny zakład Nie myślałem sądowy. akurat o tej części. No to widzisz, że jako czytelnik pomyślałem nie od razu. O tym. Okay. Bo też może dlatego, że nie widziałem polskiego przedwojennego mm. <laughs> zakładu medycyny sądowej, nie, bardziej chyba. Ja właściwie chyba o tym niemieckim zakładzie medycyny sądowej to nikomu nie to nie, nie pisałem w żadnej książce. Tam przede wszystkim są takie schody. Wszystko co ciekawe jest u góry, ale te schody grożą zawaleniem, więc na Twoją odpowiedzialność i cała ta galeryjka, mhm. możesz wyobrażasz sobie, że zaraz spadniesz i wlądujesz w tej formalinie, wszystkie te cielaki się na Ciebie i. i i rozmaite płody się na ciebie po prostu spadną, rozbiją się na tobie i się obkleją. Mhm. Michał, a skąd twoje, twoja fascynacja literaturą, pisaniem literatury kryminalnej? Bo mamy właśnie Zbrodniarza i Dziewczynę, mamy na przykład Tango, teraz też piszesz kolejną powieść związaną z tym wątkiem kryminalnym, a z drugiej strony powieść obyczajowa, powiedzmy na przykład Lubiewo czy... Ale bo w ogóle kryminał mhm. przede wszystkim jest... Gatunkiem bardzo często używanym, a bardzo często używane gatunki bardzo yy, mają tendencję do zjadania innych gatunków. W związku z tym, zobacz, co się stało od czasów Joe Alexa, gdzie niemalże każde zdanie było poszlaką i nie można było wykreślić jednego słowa, aż do dzisiejszych tych szwedzkich, gdzie spokojnie można by. Dwa tysiące stron wywalić i jeszcze dalej było, by działało. Mm -hmm. Połknął tak, powieść kobiecą, powieść obyczajową, serial. Na przykład, jak masz te wszystkie serie, takie Marklund czy ktoś, no to, to tam masz również perypetie rodzinne tych osób. Także niektóre panie czytają, żeby się dowiedzieć, czy jej siostra wyjdzie w końcu za mąż, na przykład. Nie? Mm -hmm. Także y, kryminał jest. Y, y, Wymaga realistycznego też yy, spojrzenia, a więc no, yy, tutaj lepi się do niego wszystko co obyczajowe. Okej. Okay. Yy, spokojnie można pisać kryminał artystyczny, a na przykład yy, to znaczy jest to taki gatunek, który można robić artystycznie. Spokojnie. Tutaj yy, pod tym względem są kryminały artystyczne i są byle jakie, czy mm -hmm. tylko chodzi o to, żeby zatrzymać uwagę. Jak to ja mówię, tak jak było z tyłu kiedyś takiego pisma Detektyw, że po prostu były takie komiksy. De komisarz Hamilton, tak, często powiedziałem się. to zabił, tutaj masz cztery mm -hmm. poszlaki. No to to. A, są kryminały litera literackie i tutaj właśnie. Jesteś ty. Między innymi ja. Krajewski, to jak mu dobrze wyjdzie, to moim zdaniem te pierwsze moki były takie literackie ale widać, że, że budowanie tego świata go jarało bardzo. No, bardzo literackie były takie y, kryminały wczesne, z czasów jeszcze właśnie lat 60., 50. Y, na przykład y, niewiele osób do, dokładnie zna historię kryminału, no bo ja też właśnie tak się poduczam sam, goglując w, po prostu w Wikipedii kryminał szwedzki, na przykład, no, że właśnie była taka para, Lewicowych intelektualistów Jowal i Perwachlą, którzy stworzyli kryminał szwedzki w latach 50. Mm -hmm. I to była absolutna literatura i jest do dziś. Powstało 10 takich kryminałów, później on umarł, ona już dalej sama nie pisała. Także kryminał można pisać artystycznie, można w nim wybudować wizję świata, może być tylko przyczynkowy. Nie musi być tak naprawdę, y, może udawać tylko kryminał, chociaż nie jest to oczywiście mile widziane. No, ja też, jakby wiem, że jako osoba, która nigdy nie ułożyła kostki Rubika, mhm. no to jest to dla mnie jakieś wyzwanie, bo no skoro myślenie logiczne jest mi obce, no to jednak jest to, powiedzmy, jakaś, jakieś wyzwanie zawsze: mhm. stworzyć jak, jakąkolwiek fabułę, która by się trzymała kupy jakoś żeby na tym powiesić już sobie oczywiście świat. Wiadomo, o, że... ale twoja fabuła bardzo często zawsze się trzyma kupy. Przy, przy, przykładem Nie jest y, tango, y, wielowątkowy y, y, utwór, wielowątkowa intryga i bardzo świetnie jest to zamknięte. Pod koniec ale jak Jeśli spojrzysz tango jako audiobooka, hmm? to widzisz ile jest złych wątków, luźnych wątków, niepotrzebnych, poplątanych. Yy, I tak dalej, jak bardzo nielogiczne często to jest właśnie? Stan go powiedziałbym, że jest ich najmniej w porównaniu, na przykład, jeśli dobrze pamiętam o jeśli chodzi na o... To był drwal, bo tam w tak. ogóle mhm. ten bohater no, w połowie przestaje się interesować śledztwem. Zgadzam się. Michał, książek napisałeś yy, wiele, wiele powieści yy, ile najwięcej pieniędzy zarobiłeś na jednej książce? No Jak kiedyś powiedziałem, że dostałem pół miliona zaliczki, to mnie wszyscy zaczęli krzyczeć na mnie. A i tak powiedziałem mniej, żeby nie było, że nie jestem skromny. Także... Ale teraz już to są czasy przeszłe. Teraz to już te nakłady bardzo spadły. I tak naprawdę, no to na papierze już trudno jest zarobić w tej chwili. Chyba, że naprawdę jest to taki mega chamski kryminał kryminał jak onda, czy No, mm -hmm. no to, to wtedy tak. Natomiast to, te, pamiętaj, że yy, to jest tak, że ludzi nie przybywa, targetu nie przybywa, tylko ubywa, tak naprawdę. Jeśli chodzi o papier. Jeśli chodzi o papier i w ogóle jeśli chodzi o daną osobę, dlatego że te yy, osoby, które powiedzmy w czasie, które kupiły Lubiewo i nikt nie wie w jakim nakładzie tak naprawdę ono razem się sprzedało. To one w tej chwili mają już o 17-18 lat więcej. Mhm. A więc, jeśli tam, na przykład, byli to takimi studentami, którzy nie mieli nic na głowie i mogli sobie czytać, no to teraz mają, na przykład, już jakieś domki, raty, spłaty, korpo. To są zupełnie inni ludzie, a już to, jak się pojawią dzieci, no to w ogóle dziecko jest bardzo dużym wrogiem. Najczęściej wtedy to już naprawdę bardzo łatwo. Ja śledzę właśnie historię tych ludzi mhm. i patrzy na, na czym się zatrzymali, kto się na czym zatrzymał. jeden na barbarze, inni na drwalu. I to nie jest tak, że im się nie podobała ta barbara czy ten drwal. Bo można by zadać pytanie, skoro ci się tak podobała ta barbara czy ten drwal, no to dlaczego nie sięgnęłaś po następną? Ale ludzie nie patrzą na to jakby w kategoriach lojalności, mhm. tylko w kategoriach po prostu no, co? Im to wisi po prostu. No już dalej przestali, jakby to śledzić. I odpadli. I widzisz, ja jakby nad każdym pracuję od nowa, jakby. Jeśli widzę kogoś takiego, kogo tak, można by jeszcze tak, uaktywnić Michał, z powrotem. Na przykład na swoim przykładzie mogę ci powiedzieć, że pierwsze książki, jakie twoje czytałem, czyli to była właśnie Barbara, później Lubiewo, to były książki wypożyczone swoją drogą z Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie studiowałem, ale miałem ten przywilej, że wszystkie książki, jakie w Polsce się ukazują, trafiają do Jagielonki i tam je wypożyczałem. Natomiast później kiedy właśnie zacząłem w jakiś sposób sam siebie finansować czy zarobkować, to wtedy właśnie już zacząłem kupować takie książki, więc myślę, że tutaj można patrzeć w podwójny sposób, jeśli chodzi o nabywanie i wartość finansową książek. No dobrze, ale powiem Ci kilka faktów. Słuchaj, Derwal, 300 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, dużo, prawda? Dużo. I później nagłe tąpnięcie, zbrodnia i Dziewczyna, 9 tysięcy. 300 tysięcy. Wyobrażasz to sobie? Dlaczego? Bo Derwal leciał na popularności jeszcze Lubiewa? Nie, nie. On sam w sobie zrobił większą popularność niż Lubiewo. Yy, także wiesz, to są takie rzeczy, nad którymi można się głowić, głowić, głowić. Skąd nagle? Prawdopodobnie no jest jedno z takich wytłumaczeń, że wtedy yy, ja wtedy miałem za dużo tych wszystkich celebryckich za zachowań. Yy, Przejdziemy do Fashion Pathology i Miss Cheesy. Mhm. A właśnie tym yy, zbrodniarzem, że część ludzi się wycofała właśnie, albo że no, trudno jest powiedzieć, ale yy, tak naprawdę to w tym momencie, w jakim ja jestem jakby teraz rozwoju, to by mi się przydały tak naprawdę nagrody. Bo to one jakby trzymają taką Tokarczuk na przykład dalej w wysokich nakładach, gdyby ona bez nagród miała dalej pisać i pisać i pisać i pisać. Mhm. To też różnie by to było. Te nagrody, właśnie, które w pewnym momencie powinny się pojawić i cię jakoś wzmocnić, tą upadającą twoją sprzedaż. Powinny właśnie, yy, prawda, w pewnym momencie, yy, to to jest taki, ta, to jest taki, taki wzmacniacz. Dlatego, że no, dużo ludzi wtedy wraca albo przychodzi takich z tak zwanej nagonki nagrodowej. No to i. Nagroda Nobla nawet w 2019 powiedzmy. Ale Michał, powiedziałeś, że twoją najważniejszą nagrodą to była rozmowa, jeśli dobrze pamiętam, z Tomaszem Raczkiem, który też był gościem tego podcastu swoją drogą. Naj twoją największą nagrodą są rankingi sprzedaży. Yy, Czy podtrzymujesz to? No to na razie nie jestem nagrodzony. <laughs> nie czuję się nagrodzony, yy, dlatego że, jak mówię, było to tąpnięcie, później nigdy nie zostało nadrobione. Owszem, niektóre się sprzedawały troszkę lepiej, troszkę gorzej. W ogóle autobiografia, wbrew wszystkiemu, co się spodziewaliśmy, bardzo źle się sprzedała. I, mimo że, zobacz, też moim zdaniem, też jest to trochę kwestia tego, że kiedy wychodziła powiedzmy Barbara Dziwiłówna, to zobacz, ile było mediów, których teraz nie ma. Ja byłem na okładce Machiny, mhm. nieistniejąca, przekroju, nieistniejący. Polityka miała pół miliona nakładów wtedy. Tak, ale jeszcze robił i wprost nieistniejący, mhm. papierowy. Robił dziennik, który miał dodatki telewizyjne, dodatki o kulturze i tak dalej, i tak dalej. Ile było różnych pegazów w telewizji, kanałów kultura? To wszystko jakby nie istnieje. Czyli ta infrastruktura dawna w ogóle z każdą jedną książką jest tego mniej. I. Ale mimo wszystko nie usprawiedliwia to aż tak niskiej sprzedaży Ja nawet jej tutaj nie powiem, żeby się nie ośmieszać Natomiast no niedługo to będziemy wydawać do Tomiki wierszy po prostu Będzie można sobie wreszcie być, nie, nie przejmować się już w ogóle sprzedażą W każdym razie jest tak, że zobacz, było i Dzień Dobry TVN Było, z Twoimi rodzicami Tak, też. nakręciło przecież bardzo długi materiał Chodził, chodzili ze mną po podstawówce, z kolegą z podstawówki pokazana była książka, był, była wiWa. To są wszystko takie dosyć duże rzeczy. Ale zobacz, jaka jest odległość czasowa. Zamiast, żeby to wszystko było w okolicach premiery, to tak, dzień dobry TVN było po pół roku, później WIWA po kolejnym pół roku. To strasznie du duże odległości. Bo wiesz, jedno czeka w kolejce tu ktoś dopiero, wiesz, to no nie jest tak jak kiedyś, że wszystko to jakby, wszystkie te armaty wystartowały jednego dnia. Tak, kumulacja była. I w ogóle też ludzie uważali, że trzeba iść tego dnia, co jest premiera do Empiku i to kupić po prostu. Bardzo dużo ludzi do dziś jeszcze mi mówi, a no tak, no będzie trzeba to kupić. Ale to jest w tej chwili już ile... Na jesień, wczesną, no. jakoś we wrześniu, w październiku autobiografia. Ja kupowałem w, pr w przedpremierze, jeszcze jakoś pod koniec września ją dostałem. Tak, czyli że, że w tej chwili wciąż jeszcze ludzie nie, nie uznali, że trzeba to kupić. I w związku z tym to te mechanizmy są dla mnie za zadziwiające. Ja dawno przestałem się jakby im dziwić, i przede wszystkim ja sobie powiedziałem tak. No to trudno, to ja w takim razie robię swoje i będę sobie pisał bardzo trudne albo piękne rzeczy, takie, na które bym sobie nigdy nie mógł pozwolić, gdybym się martwił sprzedażą. Właśnie jakąś powieść barokową, która właśnie wcale nie brzmi komercyjnie. Albo autobiografią już po twojej inicjacji seksualnej, mniej więcej, kiedy skończyłeś 15 lat, do której też przejdziemy. Natomiast autobiografię zdecydowanie Mitko Michała Witkowskiego trzeba mm, zakupić. I teraz yy, yy, posilę się Cytatem z twojej tej oficjalnej oczywiście autobiografii, którą mamy tutaj mm, obok, było mi absolutnie wszystko jedno, czy gram, czy gram rolę prosięcia w bajkach zwierzęcych Krasickiego, czy pieję piny na, na cześć tego skóry wysyna Jan Janka Krasickiego. Byleby stać na scenie, nigdy na widowni. Mogłem grać w barwach szczęścia w pisowskiej TVP, bo strona była słuszna, mianowicie na scenie. Byle stać na scenie, nigdy, przenigdy na widowni. Michał, na ile aktualne jest to stwierdzenie, byle na scenie? No zawsze jest aktualne. <laughs> zawsze jest aktualne, tylko że zauważ, jak tak spojrzeć na historię tego chłopca, czy tej dziewczynki, czy chłopca dziewczynki opisaną tutaj, to on tak naprawdę bardzo niewiele robił w tym, w tym kierunku, żeby stać na tej scenie bo gdybym ja też jest inny z kolei cytat, który mogę prawie że z pamięci zacytować, że gdybym ja się temu młodemu człowiekowi zagubionemu bardzo teraz no powiedzmy mógł wejść w jego ciało młode i samemu pokierować już znając wszystkie meandry, no to prawdopodobnie po prostu trzeba by wybrać natychmiast, bo jest już późno on ma już tylko, ma 13-14 lat to jest ty, w tym momencie, Doda już wiedziała, że będzie śpiewać na przykład, i nie zajmowała się konkursami recytatorskimi. Też chce być na scenie, ale wybrała. Trzeba było w takim razie się zdecydować na jedno, na to jedno się uprzeć, zapisać się w takim razie na wszystkie lekcje możliwe, latać na konkursy i tak dalej. Czyli to jakby ten chłopiec nie zachowuje się jak młode. Dziecko, które chce jechać jeździć na łyżwach, albo ja, yy, grać yy, w konkursie szepanowskim i mamusia już w wieku lat trzech go piłuje, żeby ćwiczył. Nie. Zachowuje się tak, a wszystko mi zostanie na pewno dane na tacy. Prawdopodobnie. Dlaczego by nie Przecież Ja jestem taki wielki, nie? I... A w takim razie, co ciebie zainspirowało już później do zostania pisarzem? No ja nie, ja zostałem pisarzem tak właściwie przypadkiem, dlatego że już wtedy wydawało się, bo to było tak, że ja już nikim nie zostałem w pewnym momencie. I yy, ponieważ dalej chciałem być na scenie, no właściwie to chyba najłatwiej to te wiersze jeszcze, nie? No bo to trzy zdania. <ścoughs> no i tak, wiesz, to jest... Yy, jak ktoś nie może się dostać na aktorską 10 razy, to się dostaje na lalki. Taka no. nagroda pocieszenia. No i później się okazało, że te trzy zdania to też nie jest tak łatwo. Yy, Czy tam trzy wyrazy na krzyż. Yy, no, ale coś tam yy, w końcu się udało z, ze mnie wydobyć. Ale później, kiedy już, yy, no, stwierdziliśmy, że nie poezja, tylko proza, co też mi zajęło 10 lat że jeśli proza to dużo roboty no bo na prozę trzeba troszkę mieć doświadczenia życiowego to nie jest tak że właśnie wystarczy sam ból świata <grydy> tylko trzeba tutaj naprawdę troszkę mieć do powiedzenia no to yy, później mogłem od biedy co czasem wyglądało żałośnie czasem nie yy, po prostu wchodzić tylnymi drzwiami do innych tych yy, rzeczy które się nie udały typu do aktorstwa czy, te, czy tylnymi drzwiami, na zasadzie, że, yy, no, że powiedzmy jestem znany, no i mam znajomości w związku z tym, znam mnóstwo reżyserów, znam mnóstwo producentów i w związku z tym mogę ich ładnie poprosić, żeby mnie wzięli gdzieś tam i umieścili. No. Czyli tylnymi drzwiami, bo znany. Ale yy, no, wiesz, jak społeczeństwo podchodzi do takich tam yy, yy, aktorów, co to nie są aktorami, tylko wiesz, Maryla Radowicz zagrała, bo jest znana w serialu, okej, okay, fajnie, do mm -hmm. widzenia. Tak, Michał, natomiast ja widzę jeden m, punkt y, wspólny, mianowicie i twoje pisarstwo i bycie, pi, by, bycie pisarzem, jak i sławę, mianowicie jedną książkę, o której cała Polska, mam wrażenie, i nie tylko Polska m, o tobie y, usłyszała. Mówimy tutaj oczywiście o mm, Lubiewie i mam do ciebie dwa pytania. Jak bardzo stałeś się sławny po, Lub po napisaniu Lubiewa? Oraz po drugie, i od tego drugiego gdybyś mógł zacząć, przybliż proszę naszym słuchaczom, o czym Lubiewo jest. Bo ta książka już kilkukrotnie ten tytuł się sam sobie, sam sobie y, y, pojawia. Ale według ciebie o czym ona jest? Sam sobie przybliż. W jednym zdaniu. Wiesz, że teraz nie można w ogóle używać tego wyrazu na cy publicznie. Zacytuję dyrektora teatru, który lubiewo wystawiał przez wiele lat Piotra Siekludzkiego, gościa, gościa, gościa tego podcastu. Zapytałem się go, czy jest planowane wznowienie, yy, wznowienie Lubiewa. Powiedział, że tak, ale w związku, że jeden z tych y, osób na C już nie żyje, Paweł Sanakiewicz powiedział, że kiedy sam będzie podstarzało C wiadomo, co jest, yy, co jest dalej. I podpisze nową umowę. <laughs> Proponuję również w sztuce. Pamiętam, w 2013 <laughs> roku jeszcze w Teatrze Nowym no. tam na gazowej w podziemia, bo teraz nowy jest świetną instytucją. W zajmując zajmującą całą kamienicę w centrum Krakowa. No Natomiast... wiem, bo już chyba za tej nowej sceny to grałem tam. Taki monodram na podstawie Barbary. Tak? Okej, okay. no to już wiesz jak to jak to jest. Michał, o czym jest Lubiewo i jak bardzo słynny się stałeś po Lubiewie? No nie, ja wiesz, trudno mi powiedzieć, no bo za z jednej strony no jest, no jakby to powiedzieć tak najbardziej precyzyjnie. O, no, niby o ciotach, ale teraz zobacz, czy ile trzeba by tu zaraz zrobić zastrzeżeń? Że to jest ta faza przedemancypacyjna, stara z lat y, 60. 70. 80. I góra. Te cioty Są same się styczna. z tym identyfikowały. No, bo to, to jest coś, co się wytworzyło w krajach demo, demoludów. Jest to różne zarówno od, y, od tego, co się działo wtedy na Zachodzie. Mimo, że też były takie odłamy, i no wiesz, no tak naprawdę, to, to jest y, także y, no, pewna taka subkultura, która mogła się dlatego pojawić, ponieważ nie wytworzyły się te wzorce y, emancypacyjne. emancypacyjne. I dzięki temu y, czata siebie postrzegała jako śmieć, jako takiego panka, jako kogoś, kto. Jest wyrzucony z tego społeczeństwa raz na zawsze i w związku z tym yy, może kraść, może kłamać, może. No jest bardzo przekorny twór. No bo jeżeli jesteśmy gejami i chcemy płacić podatki, i chcemy mm -hmm. być wręcz wzorowymi obywatelami, no to wszystko jest na odwrót wtedy. No ale pamiętajmy, że oczywiście, jak obejrzymy na przykład jakiś film Almodowara z lat 80., to tam są takie również yy, na Zachodzie, były normalnie takie, właśnie również cioty wyrzutki. No one okazały się bardzo nośne artystycznie, dlatego, że no, były bardzo literackie w tym wszystkim. Jest, to są barwne postacie przede wszystkim. Bardzo barwne i bardzo literackie, bo mieszało się w tym i tragedia, i groteska, i komedia, i wszystko naraz. Czyli były gdyby była sama komedia, gdyby była sama tragedia, już byłoby to uboższe. A tutaj jakby mieszało się to wszystko naraz, a przede wszystkim oni bardzo wiele mówili, bardzo niewiele robili. W związku z tym jakby mówienie było ich jakby właściwym, właściwą formą bycia i dlatego było łatwe do przełożenia na kartki, na, pa na papier. Michał, a kim jest w takim razie Luj? Wokół Luja znaczna część Lubiewa, zresztą inne powieści też często y, zahaczają o tę, y, tę metapostać Luja. Y, y, kim on jest dla ciebie? Tutaj też z autobiografii, y, y, z autobiografii użyję fragmentu. W sezonie Tę erotyczną atmosferę wzmacnia seksualność lujów. Najebanych tanim, rozwodnionym, a czy zwodniczą id idącym do głowy piwem z kija. konkursy. Kto pokaże dupę, ten wygrywa okocim. Dochodząca zewsząd muzyka disco -polo. No to na tym poziomie yy, dyskursu to jest po prostu prosty, heteroseksualny facet. Tak zwany... Prosty, heteroseksualny facet, ale z, y, oczywiście Louis ma wiele poziomów. Wiele poziomów. Y, wiele poziomów, y, na których można o nim mówić. Y, można powiedzieć, że jest to y, ktoś taki jak y, Gombrowicz, właśnie też się bardzo często wokół niego o, y, obracał. Zobacz ten parobek, do którego tak tęskni y, Ferdydur Kemiantus, mhm. czyli. Ktoś, kto nie ma twarzy, tylko po prostu kawał skóry, taki jak na nodze. Nie ma min. Okay. Nie ma żadnych pretensji. Jest po prostu nieświadomy swojej atrakcyjności dla innych. Nie uważa się za nic atrakcyjnego. Nie przejmuje się losami świata? Nie. Yy, ale przede wszystkim nie widzi siebie jako yy, podmiot yy, jakiejś, jakiejś adoracji erotycznej. Nie, nie, nie. On raczej. To jest ten kierowca cięta, ciężarówki, który nie postrzega siebie jako obiekt. No i odwrotnością w dzisiejszych czasach to są właśnie ci yy, heteroseksualni mężczyźni, którzy mają ciało takie, jak to ja mówię, pornograficzne czyli ono jest jakby podane tak, że w każdej chwili można cię rozebrać i i tak będziesz z siebie dumny, bo wszystko tam jest pod spodem do pokazania. Jest zrobione, potatułowane, poprzekuwane, tak jak ma być, oglądane. Chce być oglądane i yy, no, czyli te, to, co też można nazwać mięsne jeże, jak to ja mówię, czyli, mm -hmm. czy, czyli przetrenowani kolesie, wytatuowani, tak, że tylko kawałeczek twarzy zostaje okay. i yy, szpanersko ubrani i tak dalej. Również tak najbardziej hetero, ale luj. Yy, dlatego właśnie yy, wtedy było ich więcej, że on jakby jest, yy, no nie, nie, nie postrzega siebie jako obiektu. A no jeśli sam się tatuujesz, jeśli sam chodzisz na siłownię, to chce, no sam postrzegasz się jako ten obiekt, czyli yy, że, no ale ze mnie będzie seks bomba. Ja, taką właśnie płętę do tego dopisało kiedyś życie na stole sekcyjnym. Gdzie już bardziej się ciałem nie da być niż. Mm. Tam. Jesteś tylko ciałem. Myś, jesteś tylko ciałem. No i leży sobie właśnie taki koleś, cały, zrobiony, z siłowni, z solarium, poprzekuwany, wygolony tam na dole i tak dalej. Ale bez głowy, po prostu głowa ucięta nie znaleziono. Równo piłą, wiesz. No, To takie, taki, taki, ja za, zawsze mówię, że jeżeli już chcesz samo ciało bez żadnej duszy, no to możesz spokojnie tutaj, proszę bardzo, mhm. nekrofilia. Niczego ci nie będzie brakowało. Michał, jak wspominasz że w serialu Bajwy Szczęścia? No, jako cudowny okres. Co prawda, serial ten, no nie oszukujmy się. To nie była rola Hamleta w teatrze. Ale długo tam grałeś. I... Ambitna. No Był to jeden z gorszych nawet seriali istniejących na i tak już złym rynku polskim serialowym. No ale był. Ludzie sympatyzowali z nim. To, to jest nawet nie dla mnie sympaty... siła. Niekoniecznie jakość, ale na ile on wchodzi do umysłów ludzi, społecznego A niektórych odbioru. nie. Właśnie moi starzy, którzy są w stanie obejrzeć prawie wszystko, to tutaj yy, nie dawali rady. Ja, kiedy miałem nadzieję być sceną, wejść tam do, do pis jak to się mówi, scenariusza, tak, żeby też robić scenariusz. Oczywiście, wiadomo, że nie chodziło mi o scenariusz, hmm? tylko o to, żeby sobie rozszerzyć rolę w ten sposób, no to musiałem to oglądać na playerze. No, powiem szczerze, że to naprawdę no. Bardzo niewiele by trzeba, żeby chociaż troszkę to podciągnąć. Mimo wszystko, no ale też seriale dzisiejsze, no ja też trudno, żebym, wiesz, trudno, żebym mógł się wymądżać o dzisiejszych serialach, których po prostu nie oglądam. Natomiast sam ten okres był cudowny, dlatego że yy, no wreszcie miałem naprawdę taką uliczną rozpoznawalność, yy, prawdziwą taksówkarską, i wiesz, no każdą na zasadzie, że gdybyś przeszedł to taksówki to, i taksówka się kojarzył się robi zbiegowisko, no właśnie no to, to, to było to ale to też bardzo szybko, później wygasa no i oczywiście ja tam y, wszedłem w ten sposób, że jakby scenarzysta tego to był mój fan, ale w pewnym momencie on miał dość już pisania po 17 latach tego serialu mm -hmm. i on cały czas mi marudził, że on chce odejść, ja mówię, nie możesz odejść, bo natychmiast ja wylecę no i odszedł i wyleciałem. No tak się oczywiście sta stało. No ale póki był to, wiedziałem, że przynajmniej na urodziny to dostanę ten odcinek mm -hmm. na, na imieniny. No spokojnie, moim zdaniem ten wątek był dosyć nudny, naprawdę można było... A może jeszcze przybliżyć? Były wątki, no to był taki powstać. bufoniasty pisarz, który, nie wiem, właściwie przekomarzał się cały czas... Z taką klarą i właściwie koniec. Spokojnie mógłby <grym> mieć pożar jakiś, albo być, nie wiem, skuty i gdzieś iść mhm. do aresztu. No takie piękne sceny mogłyby być. Jakaś krew. By, jakiś, była to on... zagadkowa postać, często ubrana w ciemne bo kolory. Tak, bo była niespójna. Dlatego była zagadkowa, bo była totalnie niespójna bo częściowo ten koleś jakby robił go z wyobrażeń swoich fałszywych na mój temat, a częściowo z wyobrażeń na temat bufoniastych pisarzy, i w związku z tym była totalnie niespójna, nieprawdziwa. No ale co z tego? Czy to ważne? Ważne, że mój podkład mógł wreszcie ujrzeć światło dzienne mhm. i wreszcie wiesz, piąta rano ja już nauczony. Na planie. Przyjeżdżała po mnie. Yy, przyjeżdżał samochód. Ja specjalnie mieszkałem właśnie na Wilanowie. Miałem bliziutko yy, do Konstancina, gdzie to się kręciło. Yy, słuchaj, o dziewiątej nieraz rano już po zdjęciach kasa na drugi dzień w ogóle na koncie, czyli w ogóle po prostu bankomat mhm. i to niezła. I yy, o dziesiątej rano możesz i spać, odsypiać, słuchaj to okay. wszystko. Tylko najpierw musisz zedrzeć z siebie całą tą, wiesz, tapetę, którą właściwie to trzeba by... Trzeba wejść do wanny, namoczyć ręcznik w gorącej wodzie, mm -hmm. naoliwić sobie twarz oliwą i ścierać to tym. Michał, ale na, na tyle ile ciebie znam, znam twoją twórczość i osobowość, zakładam, że ty się dobrze odnajdywałeś w tym, no, e, w tym wszystkim po prostu. Co prawda, oczywiście y, robiłem różne rzeczy, których profesjonalni aktorzy by nie robili. Na przykład nie chciałem się zgodzić z reżyserem. O, no to na przykład profesjonalni aktorzy to w ogóle mają to gdzieś. Oni w ogóle tak naprawdę nie, nie pracują nad żadną swoją tam powiedzmy yy, interpretacją. Robią co im każą. Każą mu to powiedzieć tak, to mówią tak. A mnie zawsze uczyli, że to aktor ma wymyślić sobie interpretację roli. No więc ja o nie, bo ja tutaj sobie wymyśliłem inaczej. A wszyscy pa patrzyli na mnie jak na głupiego. No co ty, on ma jakieś swoje zdanie. Mm -hmm. yy, no przecież to jest co innego yy, no siedziałem, chodziłem po pokoju, myślałem jak to zrobić. Robiłem szeptem, krzykiem, tak, śmak, próbowałem. To po co ja to wszystko robiłem, jak mi teraz przychodzi koleś i mówi, jak ja mam to powiedzieć, nie? No więc czasami oni się bardzo dziwili. A ja tak patrzyłem, no, no dobrze, może rzeczywiście nie jest tutaj y, przyjęte, żeby takie rzeczy wyprawiać. Y, albo no, normalnym aktorom wystarczyło, żeby powiedzmy oni się w ogóle nie uczyli roli. Oni mieli to w komórce, Ponieważ duble były dosyć krótkimi kawałkami robione, a ich było tak strasznie dużo, że spokojnie to jedno zdanie można było się nauczyć w czasie dubli, po prostu. Okay. Yy, no po prostu po piętnastym powtórzeniu yy, na pewno się już nie myliłeś. A ja jednak kułem to jak głupi na pamięć, zasłaniałem sobie i mówiłem, co jest pod kartką i tak dalej, i tak dalej, nie? Nagrywałem. No więc niepotrzebnie robiłem tyle rzeczy. Później jak się raz okazało, że ja nie zauważyłem dwóch kartek z rolą, i to mi powiedzieli: Masz tam, idź się zamknij do kibla na pół godziny, czy tam do takiego pokoju. A <grym> ty i... nie do kibla. No. <grym> nie, no. taki pokój tam był. <grym> socjalny, no? Socjalny. No i no to sobie okazało się, że też dałem rady na samych dublach. Mhm. Tylko patrzeć pierwsze. Spojrzeć w kartkę, wiesz, no tak ze trzy zdania góra trzeba było ogarnąć. Na dublu, a ponieważ były szerokie ujęcia, dalekie, bliskie ujęcia kadry, to na naprawdę było tego strasznie dużo powtórek. Często było tak, że naprawdę już było widać, że już idzie ku gorszemu, że już lepiej to już było, mhm. y że ta scena już y swoje powietrze miała, ale właśnie je traci, ale dalej robili, no bo musieli mieć pewność, że z żadnych technicznych y względów nie będzie coś popsute. Albo na mhm. przykład było tak, że Wnętrza były robione na hali, a ogród był robiony gdzie indziej zupełnie. Czyli powiedzmy, wychodzisz z pokoju, który na Hali, który jest zrobiony na dom Pyrków, niby wchodzisz do ogrodu, ale w ogrodzie kręcisz za pół roku okay. i jesteś nagle grubszy. No, no, no. I mhm. okazuje się, że w, owszem, te stylistki mają wszystko zapisane, że byłeś tam ogolony na tyle i tyle i tak dalej, ale no nie odchudzą cię na mm -hmm. przykład, albo nie, nie pogrubią. A co poczułeś, kiedy dowiedziałeś się, że y, twoja postać będzie wygaszana później? No, ja tak wiedziałem o tym. Zakończona w nie. Y, serialu. Ja się tym bardzo interesowałem, bo cały czas y, zależało to tylko i wyłącznie od tego, y, jak długo uda mi się utrzymać perswazjami owego głównego scenarzystę przy przy pozostaniu w serialu, tak naprawdę to ja pierwszy wiedziałem, kiedy on odejdzie z całej tej ekipy, mm -hmm. dlatego że to ja na tym wisiałem. Wiedziałem, później przyszedł tam taki koleś, który robił rancho. No to on mi nawet w ogóle nie odpowiedział na pytanie, czy moja rola będzie okay. wyświetliło się na tej zasadzie, wiesz. A kiedy już wiedziałeś, że to jest koniec tej postaci Kaniewskiego, dobrze, Kniewskiego. Tak. E co poczułeś wtedy, że już nie pojawi się na planie, nie no będziesz już ja telewizji? No ja miałem czas się przez pół roku walczenia o to, już wiedziałem, że Paweł na ta chwilę odejdzie. No miałem cza czas się y, przyzwyczaić, ale wiesz, nie myśl, że ja tutaj y, złożyłem broń, dlatego, że ja proszę ciebie, y, rozpościeram swoje szerokie znajomości dalej. Mm. <grafy> I y, y, ja często jestem na imprezach y, takich, które no właśnie są związane z, filma, z filmem, Zobacz, nikt właściwie nie zrobił żadnego filmu jeszcze nigdy na motywach mojej prozy, a jednak wielu reżyserów już prawie robiło, więc ich wszystkich dobrze znam. Yy, no wiesz, tak jak powiedzmy Paweł Maślona przez bardzo długo była taka wersja, że będzie robił Lubiewo. Mhm. Yy, no to Maślona już ma powiedziane, że ja mam u niego grać, wiesz. No, oczywiście wiadomo, że to. Yy, że to wiesz, to, to chodzi o to, żeby jakby ludzie na, bo to trzeba prze, yy, przebudować jakby odbiór. To chodzi o to, żeby ludzie postrzegali ciebie jako takiego Himelsba, to znaczy, że to jest powiedzmy. Mhm. Pisasz, ale że on grywa, nie że raz zagrał, tylko że on grywa tak, i że można mu dawać. A czy tango swoją drogą yy, będzie przez Kanal Plus wyprodukowane? No tak naprawdę to ty nigdy tego nie wiesz, dopóki oni tego nie ruszą. Um, bardzo trudno jest ciągle się dopytywać i co, i co, i co, i co. Wiesz, yy, masz wrażenie, że za zawracasz głowę poważnym ludziom. Ale kupili yy, prawa do ekranizacji? No, Wiesz co, nie wiem, czy to się tak nazywa, chyba oni kupili opcję, okay. co jest czymś mniej niż prawa do ekranizacji, no ale to było zebranie, na tym zebraniu ta babeczka wyglądała na całkiem taką osobę z, z, z konkretną. Okay. <grym> ale z tego, co wiem, to w tej chwili raczej ucichło, więc ja tak naprawdę, wiesz, uważam, że nie należy się za bardzo podniecać takimi wiadomościami, że ktoś kupił opcję, dlatego, że w ogóle oni mają pieniądze i często kupują wiele różnych rzeczy na wszelki wypadek. Tak, żeby mieć. Żeby mieć, a nie zawsze są zdeterminowani, żeby to zrobić. No ale mm, to już mniejsza z tym. Powiedzmy, że y, dowiemy się o tym. Raczej nie przejdzie to bez naszej y, bez nas y, y, premiery nie będzie. Ale, no, no ale ważniejsze dla mnie jest, żeby tłumaczyć każdemu reżyserowi i każdemu, że no, zawsze jest w filmie jakaś mała postać charakterystyczna, ale niekoniecznie właśnie wiesz, jakiś pedał, tylko ktoś właśnie, kto byłby jakimś wyzwaniem dla mnie. Nie że ja powiedzmy mam grać, wiesz, kogoś podobnego do siebie, tylko wyzwanie, a więc, bo zobacz, aktorstwo to jest zagranie kogoś innego, a nie siebie. Czyli powiedzmy, heteroseksualny tatusiek, który ma rodzinę na utrzymaniu i jest głęboko wierzący, na przykład. Czy to nie jest większe wyzwanie? Michał, wywołałeś kolejne pytanie ono miało być co prawda na koniec na koniec zadane natomiast w jednej z rozmów powiedziałeś, że twój tata byłby zadowolony gdyby Michał był heteroseksualnym doktorantem spłacającym domek Jeśli, cytuję z pamięci zaraz na ile tata jest zadowolony i przede wszystkim na ile ty jesteś zadowolony ale z czego ja, a z czego tata? Tata ze mnie? Tak. No myślę, I że... na ile ty z siebie? Biorąc pod uwagę te oczekiwania, które powiedziałeś. Mój drogi, no to zależy od dnia. W jakim ja... Wierzę, że nasz odbiór nas siebie to jest bardzo różny. I też zależy od nastroju i humoru. Prawdę mówiąc, to mój war... waha się od człowieka złamanego życiem aż do bardzo nierealnych wręcz ochów i achów na swój temat. Także nie jest to realny osąd. Yy, trudno, trudno tutaj powiedzieć. A mediana? Czy najbardziej popularne yy, zdanie twoje na swój temat jest raczej pozytywne, bardzo pozytywne czy umiarkowanie no, wiesz, pozytywne? No ja mam sobie mnóstwo do, do wyrzucenia. No, choćby dlatego, że Właśnie zawaliłem kwestię yy, no, prawdziwych zawodów, yy, który, jak, jak już o tym rozmawialiśmy, w których się jest o wiele bardziej na scenie niż yy, w przypadku literatury. Konferencjery na przykład, z autobiografii. Mhm. Tak, chociaż jak teraz patrzę na tych konferencjerów, yy, to nie wiem, czy by mi to tak bardzo odpowiadało, bo yy, wiesz, konferencjer, zresztą yy, jest to tak bardzo poza zasięgiem z powodu braku długich nóg, że <laughs> zauważył, że jaki by nie był konferencjant, i tak musi mieć długie nogi. Spójrz yy, na ISTUP na przykład. Wojciech Pro, yy, Prokop. No, Prokop, właśnie tak. Mhm. Nogi jak nożyczki. A więc ja już tutaj i tak jestem przegrany. Nogi muszą być długie. Yy, myślę, w każdym razie, yy, wiesz, to jest mało twórcze zajęcie, ale na pewno wymaga refleksu. Ja nie mam tego refleksu. To znaczy ja na przykład u wojewódzkiego to zawsze zawsze, czyli trzy razy jak byłem to za każdym razem wymyślałem sobie jak zwykle odpowiedzi, jak mogłem im mu odpowiedzieć, kiedy już mnie odwozili. Okay. <laughs> jak się odwinąć, no. Jak zwykle tak jak po egzaminach ustnych często o mm. kurde, a mogłem mu tak powiedzieć. A mogłem tak powiedzieć, czyli że ja na żywo, jeśli jest jakaś wpadka w topa, to ci tak grzecznie jak Torbicka nie zagram. Ona wszystko ci o, o, ogra i wyjdzie z twarzą, <laughs> nawet gdyby wszystkie mikrofony naraz się zepsuły. Kiedyś się ktoś nagra, nazwał pudlem. I ona przyszła i powiedziała: Tak, właśnie nazywałeś mnie pudlem. Dziękuję ci bardzo. Właśnie pudle to są bardzo inteligentne pieski. A teraz mm -hmm. spójrzmy, ktoś jest nominowany. Dyplomacja. Mm. Także nie zawsze do wszystkiego. Myślę, że powiedzmy, aktorstwo byłoby o wiele bardziej twórcze yy, niż, yy, niż prowadzenie takich Sylwestrów, czy, 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 czy innych programów, no ale oczywiście jest to nieskończenie atrakcyjne. Ale wiesz, jeżeli proza wychodzi, to też oczywiście ci daje satysfakcję, już bez względu na całą tą sferę związaną ze sprzedażą, Pieniędzmi, i tak dalej, no to jeśli w ogóle ci coś naprawdę zaczyna wychodzić, no teraz sobie bardzo w tej powieści barokowej połatwiałem, tak żeby na pewno nie mieć żadnych problemów. Przylepiłem to do istniejących wydarzeń, które będą mnie też trzymały. Także ja będę takim tylko bluszczem, który będzie się wokół. Mm -hmm. mi... Całe to zamieszanie właściwie z budowaniem akcji to już mam właściwie z głowy. E, tak, natomiast też uważam, że mm, w przeciwieństwie na przykład do tanga, jeśli osadzasz ją na autentycznych, e, znaczy na wydarzeniach, na faktach, możesz być bardziej rozliczany tak samo, że to miasto wtedy wyglądało... Tak i tak, ta postać zajmowała się tym i tym. Ale wiesz, co ja wpuszczałem do mojej grupy autobiografii, do mojej grupy barokowej, tam gdzie czytamy w odcinkach tylu profesorów od baroku i historyków różnych, specjalistów od sarmatyzmu, autorów książek o pieniactwie i o, że oni mi wytykają właśnie specjalnie każdy błąd, dyskutujemy o tym, no właśnie, już sam początek. Jeśli oni czegoś nie wiedzą, jeśli nasze zebrania do czegoś nie doprowadzają, to znaczy, że nikt tego nie może wiedzieć. Okay. Rzeczywiście, trudno jest i dużo trzeba zmyślać, bo widzisz, no już samo to pierwsze ta scena na jadce mięsnej pod Krystynopolem, no tak naprawdę to nikt nie wie do dziś, czy Krystynopol to był sam wielki pałac, czy też była tam jakaś dziura. Bardzo trudno jest to udowodnić w jakikolwiek sposób. Nie ma źródeł, yy, wiesz, prawdopodobnie coś tam było, ale jak to wyglądało, na ile duże to było. No, naprawdę jest to. Jest przestrzeń. Bardzo wiele rzeczy powstało yy, w XVIII wieku, a więc zaciera się. Może ci ktoś udowodnić, że wtedy nie było tego jeszcze, mm -hmm. prawda? Także, no, ale oni mają wszelkiego rodzaju narzędzia do sprawdzania tego. Typu archiwa Polin, wiesz, stare mapy, no i tak dalej, i tak dalej. Niedostępne wiesz, dla normalsów. Także yy, ale też yy, jakby sama ta historia jest bardzo, bardzo ciekawa. Yy, I myślę, że będę mógł się skupić na właśnie takich rzeczach jak yy, artystyczne sprawy, a nie na ciągłym pilnowaniu akcji. Mhm. Dlatego, że akcja jest grubsza. Bardzo mocno już określona w tak zwanym drafcie wstępnym i nie będzie specjalnie zmieniana potem. Czyli nie tak jak często pisałem na początku kryminały czy inne książki, że nie wiedziałem, gdzie tym samochodem dojadę i w jakie maliny mnie to zawiezie, i później musiałem to odkręcać. Nie, nie, nie. Już jest po prostu draft. To wszystkim polecam takie drafty w ogóle. Yy, jeszcze wróćmy na chwilę do autobiografii, bo powieść Bajokowa to jest. Przyszłość, teraz teraźniejszość i przyszłość, natomiast ostatnia książka w papierze, jaka wyszła z wydawnictwa, znak to jest autobiografia. Uważam, że trzeba sobie ustanawiać zakazy i nakazy. Cytat od Ciebie. Nawet jeśli się będzie potem mi łamało. Człowiek bez zakazów jest jak Państwo bez kodeksu prawnego. Chcę wiedzieć, jaki chcę być i chcę próbować do tego doszlusować. Mimo, że niewiele z tego wychodzi, pociąga mnie to cały czas w górę. Jakie zakazy sobie Michał ustanawiasz? I nakazy. To nieważne jakie, ważne żeby. A jakie to są? Bo widzę dwuznaczny uśmiech. Nie, ja po prostu, jak zacząłem prowadzić dziennik, to twierdziłem: Boże, przecież jak ja właściwie bez żyłem. Jedyne jakieś nakazy bądź zakazy to były w okolicach Nowego Roku i to, to trwało dwa dni. A jak masz dziennik, no to możesz sobie z tyłu w punktach wszystko wypisać. I później masz kary, i w ogóle to w ogóle dzienniki służą temu, żeby się bić, biczować, mm -hmm. żeby się rozliczać, sprawdzać. I wtedy nagle okazuje się, że jest to jakiś ty idealny i ty obecny, i mimo że nie wszystko wychodzi, to jednak doszlusowujesz do tego wzorca jakoś tam. Czy podciągacie cię do góry? Podciąga czas. cię to cały czas do góry. No bo tak, jeśli ja nie wiem, czy ja chcę, czy nie chcę to, czy tamto czy ja chcę wydawać pieniądze byle jak, czy na coś zbierać. Nic nie wiem, tylko żyję byle jak. Żyję bez ustaw. Żyję bez tego kodeksu. To niewiele osiągnę też jakby, prawda? No bo po prostu to jest takie bezrefleksyjne. No w chwili, kiedy możesz sobie coś postanowić, przemyśleć, stwierdzić, że nie, ja tutaj popełniam błąd. Czy tu, czy w tym momencie. Czy za dużo energii idzie na to, a za mało na to. No to jednak wiadomo, że nie zawsze ci to wychodzi, ale jednak yy, to ci pomaga, bo to są takie zebrania z samym sobą. I często widać, że właśnie te dzienniki, takie jak naukowskiej, yy, czy innych takich gigantów, to służyły przede wszystkim po to, żeby siebie stworzyć i żeby yy, ogarnąć całą tą robotę, którą się też wykonywało. Mhm. Także wiesz, jak yy, od takich najprostszych rzeczy, że często po prostu y, wydajesz pieniądze na rzeczy, później mówisz, że cię nie stać na jakąś rzecz inną, którą, która ci się wydaje, że jest dla ciebie za, za droga. Możesz sobie policzyć, ile wydałeś na rzeczy, których właściwie mogłeś nie kupować i że sześć razy mogłeś ją kupić, nie? Po prostu mhm. zupełnie, po prostu od na, najbardziej podstawowych rzeczy. Michał, Przez ale... takie właśnie, mhm. jak się zachowywać. A Czego kiedy, nie chcesz robić. Ile najwięcej wydałeś na buty? Kiedy już mówimy o takich nakazach i zakazach. 16 tysięcy. No i mam je do dzisiaj. Może chcesz kupić? Co to za buty? Pytam w kontekście jakie buty kosztują 16 tysięcy? Jeszcze, jeszcze one były kupione na połowę, więc kosztowały więcej. To nieznana ci pewnie marka Marni. No bo to są te bardziej niszowe marki. No... Obecnie mi się one nie podobają, nie sądzę, żebym kiedykolwiek jeszcze założył. Okej, okay, ale jako inwestycja, jeszcze tam. Znaczy nie, to już właśnie to nie jest inwestycja, bo co z takimi butami zrobić? No już nie sprzedaż, tak naprawdę. Nie, zaraz za to docenię, że ostatnio miałem buty Wiczen, yy, więc yy, proszę. jakościowo i wcale jest to nie nie wyglądały. Mm. Nie wiem, w ogóle mój styl nowy, czyli te garnitury, czy te namiary, to wcale nie jest taki znowu drogi styl, jakby tak spojrzeć, bo przede wszystkim jest wielorazowy. Yy, tak. I... W przeciwieństwie do czasów bloga modowego, no Fashion tak, Pathology. Wtedy lądujesz yy, w rekwizytorni po prostu zakurzonej, mm -hmm. teatralnej, pełnej zakurzonych papug nadmuchiwanych i różnych innych rzeczy, lodów yy, 3-metrowych, wiesz, yy, tekturowych i yy, które były kupione na raz. Yy, absolutnie nie są to rzeczy użytkowe, tylko żeby wejść i tyle. I później to jest powsze czasy, gdzieś tam na tym, no wyglądach taka właśnie, a nie ma nic bardziej melancholijnego i to ci mówię jako walec różnych teatralnych rekwizytorni niż zakurzona teatralna rekwizytornia. Wtedy cała ta nędza materii wychodzi po prostu szulcowska, taka mm -hmm. nędza, yy, zakurzona. Dlaczego teatry się tak często palą? Bo właśnie ten kurz, ten brud taki, to się wszystko tak pali doskonale. Też te atry taki... mają ten swój specyficzny zapach. No. Yy, natomiast, a powiedz, czym, czym był blog Fashion Pathology powiedzmy 2000, jeśli pamiętam dobrze, mniej więcej 13, 14. 13, 14 15, czym no. był koncept Miss GZ? Czy to była... Auto, czy to była kreacja yy, ukierunkowana na rozgłos, czy to byłeś ty? Czy po prostu się fajnie bawiłeś z mediami plotkarskimi wtedy mm, w Polsce? To no było... Założenia były bardzo poważne, bo ja w ogóle myślałem, że, że ci blogerzy modowi, blogerki modowe to są w ogóle... Ja, to, ja jakby nie rozumiałem sytuacji, bo ja po raz pierwszy się pojawiłem na Fashion Weeku yy, no i zostałem zderzony z całym tym raz dzielę, jaki tam panuje. No i po prostu nie rozumiałem, na czym co polega. Myślałem, że taki bloger to ma właśnie tworzyć coś oryginalnego, jakieś oryginalne stylizacje. A tymczasem nie, właśnie nie. Nie musi się znać na modzie, nie musi być krytykiem mody, nie musi pisać wnikliwych i głębokich recenzji. To wszystko nie. <laughs> musi robić sobie selfiaki i one mają się mocno klikać. I ma mieć duży odsłon. A ja myślałem, że to jest ktoś, kto właśnie ma eksperymentować, tworzyć jakieś... Kierować. Mm -hmm. No właśnie oglądam, oglądałem sobie jakieś tam... No Nie, u nas nie. U nas Kasia Tusk wtedy była najbardziej dobrze zarabiającą, która nie była nieoryginalna, sympatyczna, wesoła. Miała po prostu... To nie są osoby, które wiesz, pracowałyby w jakimś wielkim laboratorium, wiesz, mody. Nie, one, one są po prostu klikalne. klikalne. Y jeszcze Makadamia na początku robiła jakieś tam dzikie rzeczy, ale też szybko, szybko z tego odeszła, od tego odeszła, a ja jakby cały czas myślałem, że no tak, na wybiegach w Polsce to co mamy, sprzedaż. Czyli to, co w sklepach właściwie najczęściej. Żadnych galiano, żadnych szalonych rzeczy nie zobaczymy. Żadnych, czyli to, co jakby jest różnicą między modą, taką użytkową, sprzedażową, a sztuką. No to tej sztuki w Polsce nie ma, no bo nie stać nas na to, żeby robić pokazy, które później się nie sprzedadzą. Dior może sobie to zrobić, bo on zarobi na szminkach, na okularach yy, sprzedawanych na lotniskach. W ogóle na marce. A jeszcze Nowe Ruski ci kupi, czy Nowa Ruska ci kupi, wiesz, yy, kupi ci jakiś tam odkotir może z tego pokazu. Ale my nie, bo my mamy, yy, my, my mamy klientele nasi, 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 zobacz co robi ZIEŃ, co robi yy, właściwie no wszyscy, bo Hoboko, oni najczęściej kupują po prostu gotowe prawa do gotowych projektów. Czyli to nie, że oni to rysują, czy jakoś tam projektują, tylko po prostu wrzuć do kosza Kupujesz sobie prawa do ko ko konkretnego projektu. Mnóstwo anonimowych osób sprzedaje swoje projekty, no i masz pokaz. Najczęściej są to takie suknie, które po prostu trzymają się na cycuszku i są do ziemi, żeby pani dentystka miała w czym pójść na bal sylwestrowy, no bo to jest nasz klient. Tutaj Użytkowa by... moda. Mhm. Wszystko, wszystkie te czajniki, to tak naprawdę to wszystko było z Galiano. To Galiano pierwszy pokazał czajnik jako torebkę. To wszystko było właśnie na paryskich tygodniach mody pokazywane. I ja, jakby cały czas myślałem, że ode mnie się wymaga. Znaczy, chciałem robić coś ciekawego, coś nowego. To właśnie było nieporozumieniem zupełnym. No bo tylko traciłem na tym. Nikt tego właściwie nie chciał. Owszem, no to się oglądało. To się yy, jakoś tam klikało, ale też o wiele mniej niż gdybym był po prostu grzecznym, sympatycznym, fajnym chłopcem, bo to się najlepiej klika. Zauważ, że tam, gdzie jest najszerszy odbiór, to trzeba wyglądać jak speaker telewizyjny. <grym>, zero widocznych tatuażu, tatuażów i krótkie włosy. Ale jest... nawet jako bloger modowy trafiłeś do sądu. No, trafiłem do sądu, ale to już jest yy, inna kwestia. Akurat tutaj to w ogóle to już wtedy wszyscy na mnie wieszali co chcieli. Mm -hmm. Przychodzili jacyś ludzie i mówili: Zrobiłem ci to, zrobiłem ci tamto, pokażesz, pokażesz. No bo ja byłem tylko takim banerem. Ja nie mówiłem: Proszę, zrób mi to czy tamto, tylko po prostu przychodzili. I teraz także wiesz, ja już wtedy y byłem w nastroju do robienia rzeczy, już wtedy bardzo niekontrowersyjnych, to akurat musieli mi, wiesz, zrobić jakieś tam mhm. rzeczy swoje. Nie, ja sam nigdy... Y, ja też zauważyłem bardzo szybko, że y, kto, y, jak jest za wesoło, to się nie zarabia. No, tak naprawdę właśnie y, taka Kasia Tusk, y, czyli miła, sympatyczna, czy, czy powiedzmy, powiedzmy, na przykład Lewandowska. No, sympatyczna, fajna, wysportowana dziewuszka. Jedna z nas. Natomiast... To jest to, co ludzie chcą. Mm -hmm. Ludzie nie chcą, wiesz. To nie są czasy, wiesz, tych wszystkich szalonych kapeluszniczek, które, y, które były wielkim, wielkim, wielką inspiracją dla McQueena. Wszystkie skończyły y, samobójem, on również. I właściwie tych czasów już nie ma, wiesz. Tak samo y, zauważ, że z Arkadiusa, McQueena i Galliano, właściwie żaden z nich już w tej chwili nie istnieje. A te spódniczki szare się sprzedają i się będą sprzedawać zawsze. Yy, I inne w kratkę. I jeśli teraz wchodzisz gdzieś yy, do jakiegoś drogiego sklepu i widzisz t-shirt za 3000, on na przykład właśnie nie ma nic napisane, albo ma tylko jakiś maleńki znaczek. No właściwie po cholerę go kupować. Nie, no. A kolekcje Chanel'a jest... też wyglądają prosto i klasycznie, nawet kiedy przejdziemy przez ulicę Paryża, Barcelony, czy Mediolanu. No, wiesz, to proste i klasyczne, ale jeśli masz zwykły t-shirt, dobrej jakości, no to, przepraszam bardzo, ja płacę na przykład, że to jest Gucci, dlatego, że uważam, że jest tam jakiś pan Gucci, który ma talent i ten pan Gucci włożył swój talent i swoją oryginalność w ten t-shirt. Jeśli ja tego nie widzę... To po co ja mam płacić 3000 za ten t Wtedy Rozumiesz. Jasne. Yy, Michał, a propos, jeśli mówimy o kontrowersyjnych rzeczach, zadam ci pytanie i później naszym słuchaczom yy, nakreślę kontekst, też po to, żebyś miał czas na przygotowanie odpowiedzi. Pytanie brzmi: czym zajmowałeś się w Szwajcarii i co z autobiografii? Przecież ja w tym yy, cudów. Wydawałem od razu wszystkie te gigantyczne pieniądze, bo uważałem, że tak będzie zawsze. Tylko jeszcze lepiej, że będę coraz droższy, że będę coraz lepiej ubrany i coraz piękniejszy. Aż kiedyś, może za 10 milionów lat, po prostu pęknę od tej doskonałości. Co cię tam zaprowadziło, Michał, i czym się zajmowałeś w Szwajcarii? A kto ci pozwolił o to pytać w ogóle? Ty, jako pisarz, spowodowałeś, yy, spowodowałeś moją ciekawość, bo mówimy o oficjalnej autobiografii. O, w oficjalnej nie mówi się, z, co robiłem w Szwajcarii. W oficjalnej to się odsyła do nieoficjalnej, a tu już. No może i ty wiesz, ale nie mówi się oficjalnie, co robiłem. Oficjalna wersja dla rodziny to była taka, że pracowałem w teatrze a dla czytelników, którzy chcieliby zainwestować swoje pieniądze, dołączyć do nieoficjalnej autobiografii jakbyś ich dodatkowo zachęcił trzy słowa klucze no nie mam trzech słów kluczy teraz, ale mogę powiedzieć, że rzeczywiście sama autobiografia którą oczywiście polecamy Państwu, czyli ta wiara papierowa, no kończy się na inicjacji seksualnej w 90 roku, w listopadzie i czyli kończy się tam, gdzie powinno się, tak naprawdę zaczyna się wszystko, co najciekawsze. Owszem, kończy się w tym momencie ta pokoleniowa więź, no bo tutaj już, jakby, na, moje drogi, i tutaj już nie ma tego odbioru, że ojej, ja też miałem akwarium, czy ojej, ja też to czy tamto. Mhm. Ta pokoleniowa więź tutaj się rozchodzi, no ale zaczyna się też szaleństwo jakieś tam. Yy, no i yy, jeśli ktoś chce czytać to dalej, no to wiedzie do tego dość skomplikowana droga, no bo to jest całe zaprzysiężenie, że się tego nie będzie nikomu yy, mówić, a więc i ty jesteś, mój drogi, z tego co wiem, zaprzysiężony do tajemnicy. Yy, no i można sobie to kupić, bądź w e-booku, bądź sobie czytać w odcinkach, najczęściej polecam w e-booku. Yy, pod stołem niejako, no ale to nie jest jako mówienie publiczne, no to ja mogę ci pokazać. To jest jakby jak... Ja tobie pokazuję. Jako coś jak maszynopis, prawda? Ja nie chcę, żeby to było y, mówione publicznie, dlatego że y, nie mówi się takich rzeczy publicznie. Właściwie to po co? Ani nikt y, wiesz, no uważasz, wiesz, co tam jest. Znasz to. Uważasz, że to jest do czegoś potrzebne, żeby. Y to jest ciekawe, a osoby dociekliwe na pewno chciałyby o to zapytać. Ja też tak też, też właśnie o to pytam. No wiesz, no w tej chwili mamy katastrofę na Facebooku, więc nie można na razie tego, nie ma gdzie wysłać państwa. Myślę, że do tego czasu jeszcze będzie zażegnana, miejmy nadzieję. Dobrze, Michał. Już będziemy od tego tematu kontrowersyjnego zbaczać na, na inne. Mam przygotowany cytat z autobiografii. Nieoficjalnej, dlatego yy, mimo że wyraziłeś zgodę wcześniej, jego pominę. Natomiast yy, jedno pytanie które sam zadajesz tak naprawdę w autobiografii, tylko ja nieco zmieniłem słowa. Czy w życiu Michała Witkowskiego było więcej polonistki, czy tej parabolicznej, yy, tylko parabolicznej kurwy, o której tam piszemy? No patrząc tak pod względem ilości lat, no to zobacz ten okres tak naprawdę yy, no, najbardziej, naj, największej aktywności seksualnej i kurewski, no to to jest tak naprawdę bardzo krótki, bo zobacz, to jest od 18 do 28 to jest 10 lat, mniej więcej. Yy, to jest ten szczyt, no więc, a przecież ja już mam prawie 50 za rok, więc tak naprawdę to. Pójdzie... Ale był bardziej intensywny, zakładam, niż no, myślę wszystkie inne dekady. Bardziej intensywny, ale yy, i w jakimś morzu polonistki to pływa. Yy, poza tym wiesz, polonistka to też jest troszkę takie wyrażenie wiesz, yy, z takim no, nie na poważnie, bo zobacz, no trudno powiedzieć czy yy, polonistka. Polonistka to często myślimy taka głupia pańcia, która y, się trzyma sylabusa y, wiesz, metodą paznokciową. Nie? Dla mnie tutaj jest po prostu podział na higieniczne, y, uporządkowane, w miarę stabilne życie, kontra życie nazwijmy to hulaszcze. Ta dychotomia. No, no to takiego jest więcej tego. W takim razie polonistki jest, jest dużo więcej, a dużo dłużej. Yy, dlatego, że też ja dosyć szybko się wyhulałem w związku z tym, że było to takie intensywne, a poza tym yy, to wiesz, bycie polonistą dla mnie to oznacza również to, że właśnie że przede wszystkim czytam te źródła, nie? Że, no i dzięki temu mogę na przykład napisać powieść barokową, ponieważ yy, mam źródła, siedzę mhm. w źródłach, prawda? Yy, a to no, do tego jest potrzebny jakiś warsztat, prawda, polinistyczny też. A jak twoje życie teraz wygląda jako pisarza właśnie? Czy spędzasz dużo czasu, yy, właściwie tak na co dzień, jak twoje życie jako pisarza, Michał, wygląda? Czy jest to szukanie źródeł, czy jest to praca twórcza, czy jeszcze inaczej? No wiesz, no piszę codziennie oczywiście, jak zawsze. Nie wiem, czemu często różni ludzie zdają się Yy, myśleć, że ja nie piszę. Na przykład widzę takie komentarze na Facebooku. Weź wreszcie zacznij pisać. Ale jak się zapytasz takiej osoby, a to już masz autobiografię i czytałeś, już masz tango <grym> i czytałeś, takie wymazane, a no nie. No, a ja właśnie codziennie piszę, tylko że ty nie czytasz po prostu, nie? <grym> ja zawsze piszę, nawet jak byłem w najbardziej dzikim okresie. Yy, ściankowo-modowym, to i tak codziennie pisałem. Nawet pisałem dobrze, bo pisałem wtedy Fynfa. A więc całkiem niezłą książkę. Fynf jest bardzo dobrym... Yy, w 2015 pamiętam ją yy, czytałem. Mm. No, także to nie jest tak, że ja, ja zawsze piszę. Ja piszę głównie jak się już obudzę. Nie mówię, że rano, ale jak się obudzę, może przypadkiem być to również rano. <laughs> Ogólnie staram się trzymać mojego ciała. Moje ciało mówi mi, ops, obudziłem się. No dobra. Wiesz, to jest coś, na co chyba tylko pisarze mogą sobie pozwolić. Mm, tak, na pewno. Albo ops, chce mi się spać. Jest 16. No dobra, to idę spać. Bo moje ciało mówi, mi, chce mi się spać. No dobrze, ale budzę się. I robię sobie kawkę. No i póki jeszcze życie mnie nie przygniecie, to. Póki jeszcze mam, wiesz, świeżą głowę, no to przy tych kawkach pierwszych dwóch yy, to robię i to rzeczywiście wtedy można błysnąć jakimś Konceptem, bo jeszcze jeszcze człowiek jest naprawdę niezmęczony. Mam tutaj skojarzenia właśnie z drzewalem gdzie te wzloty i upadki yy, były też fajnie yy, w bardzo ciekawy sposób yy, przedstawione. Mio, a powiedz, czy bycie w cudzysłowie, w cudzysłowie bycie yy, z Warszawy dalej dla ciebie jest yy, yy, istotne? Odnosiłeś się właśnie do tego świata show biznesu yy, przez prymat lokalizacji, mianowicie wciąż jednak ja tego nie umiałem, mianowicie ustanowienia się w showbiznesie. Wszystko przez to, że nie jestem. Z Warszawy. Myślałem, gdyby, gdybym tylko był z Warszawy, też bym grał w tych wszystkich filmach, i bycie z Warszawy plasowało się bardzo wysoko na liście priorytetów na przyszłość. No wiesz, no bo po prostu problem Warszawy rozwiązał się sam. Mianowicie, ja stwierdziłem, że w Hiltonie mogę mieszkać, jeżeli będę jeździł do Warszawy, że tak powiem, jak tylko coś potrzebuję, na każde zawołanie niż gdybym miał o wiele taniej mi to wyjdzie, niż gdybym miał właśnie wynajmować mieszkanie w Konstancinie, na przykład czy w jakimś mm. godnym miejscu tak zwanej Warszawy, gdzie dosłownie dochodzą już do 17-18 tysięcy miesięcznie te y, czynsze. Y, tak naprawdę to zobacz, ja mam jutro ściankę do widzenia. Hilton, Pendolino, pierwsza klasa, jestem, wracam. To jest o wiele jakby dla mnie łatwiejsze. Nie muszę jakby, prawda, siedzieć tam, to jest tak, nie jest to takie częste teraz, no powiedzmy raz na miesiąc, mm -hmm. czy no, wiesz, no to po prostu wychodziło o wiele drożej. Ja sercem jestem bardziej z Warszawy, dlatego że ja to miasto bardzo długo y, oswajałem i bardzo długo y, musiałem się uczyć je kochać wraz z całymi tymi kałużami, blokami, warzywniakami całą tą jakby... Przeciętnością, yy, taką parszywą, warszawską wstrętną przeciętnością, płaską jak, 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 jak talerz. No, Bo taka ale też nauczyłem się kochać so, ją. Jest wśród i świetne miejsca, natomiast też jest przeciętność w wielu miejscach. No i nauczyłem się kochać tą przeciętność również i wiedziałem, nauczyłem się tego, że trzeba to miejsce wziąć w całości. Na pewno nie da się ją wycinać, tylko że lubię od odtąd mm. dotąd. No i jak już mi się nauczyłem, no to właściwie wtedy właśnie yy, pojawiło się, pojawiła się ta idea dojeżdżania. Uważam, że w tej chwili no, wygodniej mi jest po prostu dojeżdżać. No, też nie, nie jest tak, żebym jakoś nienawidził ten Wrocław po końcu tyle lat. <laughs> tyle lat Wrocław, bardzo ciekawy tyle, zbitek słów Michał. Jak właśnie wspominasz Wrocław? lata 90. i na ile mocno Wrocław tamtych lat na ciebie wpłynął. Mam tutaj na myśli ten mroczniejszy Wrocław. No był bardzo ciekawy, bardzo yy, odwrotny od tego, co jest teraz. No z, to chyba akurat troszkę się tego Wrocławia załapało w papierowej autobiografii, bo już chyba tam jest opisany i Goliad, i, i te różne, ale też. Yy, Chyba ten właśnie ten to, co ty nazywasz mrocznym, to pewnie ci chodzi o jakieś tam pedalskie y, sprawy. Pikiety, przecinek Porno na przykład. Mhm. Było Porno na dworcu. Y, niesamowity wynalazek. I jak w ogóle wyszło lubiewo, to Stasiuk napisał do mnie list i Stasiuk? napisał mi tak. Andrzej okay. Stasiuk napisał mm. do mnie list i napisał mi, że. Boże, ile razy. Nie, czekaj, jakieś tak. Y, że to było jego ulubione miejsce we Wrocławiu, to pornokino, jak mm -hmm. był na, na przepustkach. Okay. <laughs> ja sobie wyobraziłem tego Stasiuka tam w tym pornokinie. W każdym razie y troszkę mnie przeraża taki Wrocław korpo, nie? Taki Wrocław korków, ludzi, którzy zapierdalają od rana do nocy, żeby to wszystko ogarnąć. Wiesz, Ukraińców, którzy są wszędzie i wiesz nie rozumieją tego miasta, bo nie mają też tego palimpsestu, przyjechali nie wiedzą co, byli, co było w tym miejscu co tutaj wcześniej. było, tak, nie? tak I... mm -hmm. no ale wiesz, wystarczy, że ktoś przyjedzie na studia ze wsi i już dla, dla niego no ta galeria, powiedzmy na Dominiku na, na Dominikańskiej stała zawsze, nie? To nie jest coś A co tam wcześniej stało? Ja pytam jako osoba związana z Krakowem raczej niż Wrocławiem No mhm. był hotel Panorama słynny tak słynny, że aż już bardziej się nie da też już opisany wielokrotnie i w pierwszej części, i w dalszych częściach autobiografii i w Lubiewie. Tam był właśnie hotel Panorama, który stał na prawie środku pikiety, gdzie barmanką była ciota i babcią klozetową była ciota, niejaka hrabina. Klein się, tak, się mhm. później duch ukazywał. Na barze siedziała Kangurzyca. No i to był taki typowy blok. Jak hotel y, Krakowia. żeby już się tutaj. U... Taki typowy komunistyczny blok, mm -hmm. niby to luksusowy hotel. Ze, swoją, ze swoim Peweksem, gdzieś tam w w tym cholu, z, z Cepelią za szybką, i z całym tym, z jakimiś tam lampami ze słoików. No. <grafię> także. Y... To brzmi, jakbyś załapał się jeszcze na funkcjonowanie, tak. No, ale y, to wiesz, to, to wyobraź sobie, y, co musiało być w latach 70., czy 60., czy 50., gdzie ja to wszystko już też znam z, y, no, z różnych opowieści. Y, jakby to miasto przede wszystkim było miastem ludzi, którzy mają czas. Teraz to jest miasto ludzi, którzy nie mają czasu, bo jakby bardzo skomplikowana rzeczywistość, która wymaga bardzo dużo, Roboczo godzin. Prawda? Jest wokół. Inny przelicznik. Michał, powoli zmierzamy do końca. Jeszcze jedno na pewno pytanie chciałbym zadać, do którego zainspirował mnie jeden z fragmentów autobiografii. Nawiasem mówiąc, osobowość narcystyczna kocha się tylko w jakichś dalekich i nieosiągalnych, mglistych wyobrażeniach o tej jedynej osobie, zawsze nierealnych, ponieważ kiedy tylko pojawia się ktoś konkretny, okazuje się, że to nie. Nie to, choć czasem i blisko, ale jednak nie to. Tamte mgliste mrzonki i zawsze zawsze były tak piękne, że żadna realna osoba im nie sprosta. A wszystko dlatego, że narcyz kocha po prostu sam siebie, samego siebie musiałby na swojej drodze spotkać, sam ze sobą się ruchać, sam ze sobą wziąć ślub. Michał, czy ty jako narcyz byłeś kiedyś zakochany? No byłem, tylko Nie mówimy właśnie... o sobie, o sobie jakiejś innej niż ty. Ale właśnie no, no, na tej zasadzie, że bardzo iluzoryczny był jednak ten obraz tych osób realnych, to znaczy... Czyli to zdanie całościowe jest aktualne. Przyjąłem sobie na miarę te wyobrażenia, jakie one od powiedzmy, nie dosięgały, no bo wiadomo, że jest to jednak żywa osoba, która chce być sobą, a nie tym, co ty sobie na jej temat wymyśliłeś, no to, yy, no to wtedy się to przeradzało w jakieś tam, prawda, yy, tragedie różne. Yy, dlatego jakby cały ten temat miłości to w ogóle przeszedł w bardzo niewielkim tylko stopniu muśnięty w moim życiu. I dobrze, bo już i tak <laughs> już i tak... Yy, Pamiętam taki okres, nie wiem, czy pamiętasz ten okres rozwoju tej cywilizacji, kiedy się chodziło na ogłoszenia internetowe. Interia, czateria, Sympatia, jakieś mówisz tam o takie tym. tam, mm -hmm. jakieś czaterie, czy, Jeszcze to było za takim... czasów, głównie, że się wtedy wysyłało do tej osoby e-mail, i, no i, i wysyłało się zdjęcie i się, szło, albo się nie wysyłało, co gorsza, tego zdjęcia. No i Właśnie wtedy to był taki okres mniej więcej 2000, 2001, 99, tak. O, coś, coś bo jeszcze ja się już na to nie zaopałem, no. ale. No to, to, to właśnie. Wiem, co to najgorzej było. Najgorzej, jak ktoś nie dawał ci zbyt wiele jakby danych na swój temat i pozwalał tej wyobraźni obrastać, obrastać. Yy, przecież nie można gadać z samymi literkami. Yy, miesiącami nieraz się gadało, zanim się zobaczyło. No więc już te wyobrażenia rosły, rosły, rosły. Często są to zupełnie subiektywne, yy, bości się z czym skojarzyło i od razu już mm -hmm. wiesz, ktoś musi i. szkielet jakoś ubrać. No i to jest w Lubiewie opisana taka właśnie najbardziej yy, niesamowita historia, kiedy Koleś, który zwodził mnie, zwodził, 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 nic o sobie nie mówił, tylko cały czas wyciągał ode mnie takie różne yy, komunikaty w stylu: Ach, ja cię tak kocham, że nawet gdybyś był na wózku, gdybyś był gruby, gdybyś był, ja bym za, za to by poszedł do końca świat". No i w końcu się okazało, że to wszystko jest prawdą, nie? Że koleś rzeczywiście jest gruby, wstrętny i na wózku. I teraz sobie wiesz, trzeba było yy, patrzeć, jak ten cały. Chłopczyk, którego sobie wyobraziłeś, żwawy, wysportowany, miły i sympatyczny, umiera na, w tej sekundzie, kiedy ty już wiesz, że to jest ta osoba, umiera, a przecież obcowałeś z nim przez całe miesiące. Tej osoby nagle się okazuje, nie było nigdy. No, jest tylko to, co mamy tutaj. Ale I czy ty na nie... ile musisz mhm. jeszcze nie dać po sobie poznać. Nie musisz nie rozryczeć, że tam wiesz. Nie. <laughs> Także to takie były te wyobrażenia, które. To, było to, to, to może było potrzebne naszemu pokoleniu, żeby pokazać, jak bardzo niewiele trzeba, żeby wytworzyć sobie ten fałszywy obraz. No, a miałeś wyrzuty sumienia wtedy, bo ten obraz nie był od ciebie zależny. tak był ci... bardzo od tym niezależny. On był Sam nie powiedział... sobie wykształciłeś na podstawie tak. nieistniejących rzeczy, Michał. No tutaj można no, no wziąć Duże ale... usprawiedliwienie. No to dobrze, ale nigdy nie, też. No, widzisz, no to też oczywiście była troszkę wina tej drugiej osoby, wiadomo, yy, duża nawet wina. Ale z drugiej strony, wiesz, wmawianie sobie, że ja kocham twoją duszę i jest mi wszystko jedno, absolutnie jak wyglądasz i tak dalej, bo ja cię kocham, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Nie? To jest z kolei odwrotność tego, że masz tylko ciało. Jak mówiliśmy o tym, yy, to jest już tylko dusza, prawda? No dobrze, ale ty idziesz na spotkanie z tą duszą, ta dusza jest w czymś uwięziona. I oczywiście, no przecież nie kopniesz tego biednego niepełnosprawnego, nie wyrzucisz go z wózka, nie? Wiadomo, że nie. Tylko, że kurde, nie o to chodzi, nie? To jest sprawa nieaktualna, tak naprawdę. I trzeba ją wygasić w miarę delikatnie. No i kurde, jest, jest jak jest. Albo na przykład była taka ciota, która podawała się za najróżniejsze osoby, a zawsze przychodziła na końcu ona. Raz miał 38 lat Artur. Mm? Y raz, wiesz. 40. O, o różne wabiki, tak naprawdę. Najróżniejsze ogłoszenia, a już widzisz z daleka, że już nadchodzi ona, też w tym zwrot. Uciekać. A jest znowu to czu czuło. I tak wiesz, wciąż od nowa, y czego on nie wymyślił. Żeby... I to, to, to było tak, że wiesz. Ty próbujesz, próbujesz, a to wciąż to samo. Bo umówmy się, że no, geje mieli mniej tych osób. I tak naprawdę to y, często się zdarzały powtórki. Czyli obecne czasy są lepsze, tak naprawdę. No nie, nie są lepsze. bo w większej przejrzystości i transparentności. Nie należy, transparentności. należy oceniać czasu w ogóle, moim zdaniem. Nie należy oceniać czasów. Ja mogę się czuć w, w każdym razie osobą, która nie nadąża. Yy, za czasami, ale też mi nie, nie każdy, skoro mam pisać powieść barokową, a nie przyszłościówkę, to mogę sobie spokojnie nie nadążać. Yy, natomiast yy, to nie jest jakby wiesz, to nie jest już mój świat w tej chwili. Yy, ten yy, 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 w, w takim sensie, w jakim dla młodych ludzi, którzy wiesz, wchodzą do autobusu, makną komórką, już jest zapłacone, już jest wiesz. Tak, ale świat jest dla wszystkich i wszyscy go kształtujemy. Bez, według mnie bez względu na Każdy, na wiek. kto powiedzmy jest z mojego pokolenia i ciężko się przestawia, nie jest, wiesz, no tęskni też za tą narracyjnością tamtego nieko, nie, świata, który był pełen niedoskonałości najróżniejszych, bo w tych niedoskonałościach i w tych szparach zardzewiałych się właśnie tworzyła literatura. I teraz musimy sobie specjalnie sami stwarzać takie sytuacje, czy... Racja wtedy były podane dos... na talerzu w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tym samym środowisku. Nie docenialiśmy tego, ale jednak były, oczywiście. Przede wszystkim ja coraz częściej słyszę, no proszę pana, ja już nie mam czasu. Ja nie mam czasu. Ja już tej ostatniej pana książki nie przeczytałam, bo powiem szczerze, że nie mam czasu, bo mam tutaj jedno dziecko wywiadówkę, to tamto, y, trzy, trzy prace, y, raty, domek, to tam. No i tak naprawdę to y, dla mnie to jest osoba stracona po prostu, bo żeby ona była nie ona najlepiej, żeby ona siedziała ze mną na ławce i ględziła jak z Paulą kiedyś godzinami i wtedy by ona była dla mnie dobra, prawda? I wiesz, no takie osoby jak Paula, które całe życie sobie ustawiały pod tym tylko i wyłącznie kątem, żeby mieć czas i żeby nie popaść w żadne y, latanie, i żeby mieć czas na czytanie, i żeby mieć czas na gadanie, na wspominanie, no to rzeczywiście to y, bardzo niewiele jest takich osób, nawet z mojego pokolenia. Y, A... Ja jako pisarz no mogę sobie na to pozwolić. Pytanie, czy ja w ogóle, wiesz, y, y, ja sobie na to pozwalam po prostu, ja się nie pytam, czy mogę. No po prostu sobie na to pozwalam. Michał, a kim jest Paula? Bo ona się często pojawia e, w twojej twórczości oficjalnej, nieoficjalnej. No wiesz, Paula ma takie właśnie podejście do życia. Ona jest dość wartko dobrze opisana. Ale yy, no, jednoznacznie. On sobie ułatwia. Po prostu on sobie ułatwia jakby yy, to, żeby mieć czas właśnie. To jest ważne. W chwili, kiedy Paula, wiesz, padnie na pomysł, żeby kupić mieszkanie, co jeszcze nigdy przez całe jej 60-letnie mniej więcej życie nie przyszło jej do głowy nigdy. Yy, I również, żeby wynająć też nie przyszło. Zawsze u kogoś mieszkała kontem, jak, jak wieczna studentka. Mhm. To będzie koniec już. Koniec Pauli. Okay. Także, wiesz, To jest osoba, z którą naprawdę można łazić gdzieś godzinami po nocach i, i się włóczyć. No ale zobacz, inaczej się włóczysz po... Powiedzmy, mieście, które ma mapę taką, jak, jaką miało w latach 90., a inaczej po, powiedzmy, mieście, które wygląda jak po prostu jedno wielkie korpo oszklone, gdzie po prostu są same, wiesz, puste jest budynki. Jest innym miastem. Jest inne miasto. Michał, mówiąc o Pauli, to już jest ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do. Przejdziemy, bo chciałbym, żebyś zareklamował, e, czym jest nieoficjalna autobiografia. Oraz poproszę cię o przeczytanie jednego, jednego fragmentu. Natomiast P czy. Spotkałeś czy wielu, spotkałeś ludzi istotnych dla swojej ścieżki zawodowej, ale też życiowej, dzięki którym jesteś na obecnym miejscu jednego stopowych pisarzy w Polsce. Czy dużo takich ludzi, jak Marek Garbala, spotkałeś w życiu? Ważnych? No nie dużo, ale były to osoby bardzo ważne, bardzo ważne i wiesz przede wszystkim. Mm... Cóż, można by przejść już na minimalizm i powiedzieć, że wystarczy. Niedużo, niedużo, bo właśnie Paula i Garbala, jeszcze kilka takich osób to jest dosłownie, czyli na, na, na palcach jednej ręki można policzyć, ale bardzo, bardzo były ważne. I yy, wiele osób mo mogłoby, wydawałoby się, taką rolę yy, pełnić, a nie pełniło. Typu, powiedzmy na przykład, Bereś, który był zawsze. Yy, yy, Bereś, czyli mój wieczny opiekun naukowy. Mm. No doktoracie. Profesor Bereś, no to on, no on tak zupełnie jakby nadawał na innych falach, że nigdy, mimo, mimo że mógłby taką rolę objąć, to nie objął jej nigdy. Wręcz mnie od tego pisarza zawsze odciągał. Mówił, słuchaj, Mm, tu masz ubezpieczenie zdrowotne, wiesz. Mm -hmm. Życie. <laughs> I tak dalej. Okej. Okay. No. Mm, Michał, tradycją tego podcastu jest to, że moi goście zawsze kończą zdanie, dlaczego ja. Michał Witkowski, kocham życie na pełnej, jako że nazwa podcastu to rozmowy na pełnej, natomiast tutaj chciałbym skorzystać z przywileju i przyjemności, że, że pisarz jest moim gościem. Gdybyś mógł przeczytać ten fragment od strony właśnie 239 do zaznaczonego tego fragmentu, jest to, jest to część Michał Witkowski, oczywiście autobiografia oficjalna. Teraz dopiero się ożywiłem. A wiesz, że wybrałeś akurat takie. Jeden z moich ulubionych. Takie, gdzie akurat myśmy stwierdzili podczas nagrywania audiobooka, że dopiero tutaj też się ożywiła, ożywiło coś w tym czytaniu. I, bo i, właśnie tam. Yy, to był taki moment, kiedy wszystko stanęło nagle. On jest jeden z lepszych. No właśnie. Nie wiem, czy on jest zrozumiały tak. Bez kontekstu? Bez kontekstu, ale. Kontekst jest taki, że zostajesz zaproszony do studia telewizyjnego odebrać nagrodę. No dobra. Teraz dopiero się ożywiłem. Tu się dopiero kurwa ożywiła jak padło hasło do telewizji. Tu się dopiero oko krokodyle leniwe dotąd uchyliło senne dotąd. Nie interesowało mnie nic a nic. Dzieci z Leningradu, w dupie miałem nadzieję mojego ojca na wygranie wycieczki, ale wystąpić w telewizji o tak. Każde więc z nas mogło upiec na tym ruskim ogniu swoją pieczeń, lecz niestety oto mój tata, dla którego liczy się tylko wycieczka, odradza. Po co się wlec aż na ten wschód daleki, przez te zasieki gdzie białe niedźwiedzie zimują. W umysłach prawdziwych Breslauerów Warszawa to jest bowiem jakaś Syberia, dalekie, daleki północny wschód. Rosja, gdzie można zosta zostać najwyżej zesłanym za udział w powstaniu. Szaleją tam syberyjskie wiatry, po, te, po Tajdze i Tundrze latają azjatyckie hordy. Berlin, o tak, Berlin jest bliziutko. Kacze się tam na weekend, Nacht Unter den Linden, Kaffee trinken, ba. Amsterdam jest blisko. Ale Warszawa? Czy to aby jeszcze gdzie w Polsce, w Europie? No. Doskonale, Michał. artystyczne czytanie, do którego też możemy zachęcić, jeśli chodzi o Twój kanał YouTube'owy. Dalej tam wrzucasz artystyczne czytanie swoich powieści? Yy, no nie, bo wiesz, co w ogóle z tym kanałem, to jest tak, że ja teraz też nie mam producenta do niego. I w związku z tym y, też y, miałem z Tobą o tym pogadać, ale to za chwilkę. Za chwilę, za chwilę Offline. też producent jest no, y, y, obok. Jest Michał, spodent. autobiografia. E... Polecamy audiobooka. Można sobie kupić na każdej platformie typu Audioteka, y, który jest gotowy. Oczywiście, audiobook Wiary, czyli autobiografii tej oficjalnej, jest bardzo starannie nagrany. Bardzo się staraliśmy z Panami, naprawdę. No, Nieoficjalna. Tym razem mm -hmm. bardziej się staram. Autobiografia i grupa na Facebooku może powiedzieć o niej kilka Nieoficjalna osób? grupa na Facebooku y, polega na tym, że y, po prostu kupuje się dostęp i się czyta. Najpierw się trzeba nadrobić. To co dotąd napisaliśmy, a jest tego trochę. 500 kilkadziesiąt odcinków. 500 kilkadziesiąt odcinków. No, komputeropis to jest mylący, bo tego już jest kilka stro tysięcy stron, tylko że to jest dość gęste. No, i później, jak się już nadrobi, to albo się w tym czasie jest kolejne tyle wyprodukowane, można sobie czytać dalej w e-booku, a można sobie czytać w odcinkach. Yy, w każdym razie jest to coś jakby kupowanie dostępu do wiecznie płynącej krynicy Prozy z dzisiejszą przerwą od czterech dni z powodu wylogowania mnie z Facebooka. Walczymy. Zdecydowanie też mogę polecić, jako że to już ta autobiografia obejmuje I czasy to jest łącznie. To od barw szczęścia, myślę, ze również wciąga Michał, czego Ci mogę życzyć? Na pewno życzyć Ci, tak jak powiedziałeś w jednej z rozmów, że zawsze byłeś marzycielem, a powiedziałeś to ładny kilka lat temu. Życzę Ci, żebyś tym marzycielem pozostał na zawsze. I ja sobie życzę, jako twój y, czytelnik, żebyś równie często wydawał przynajmniej autobiografię nieoficjalną. No, Jakie czekamy na następne powieści w papierze? Co będzie następne? za zawało czy podniecasz powieści o barokowo Jeszcze trzeba nad Tobą Jestem popracować. Jestem sceptykiem. nad Tobą popracować. Oby, nie, nie wiesz co, Obym dobre. zmienił z, z stanie. <laughs> Michał, dziękuję Ci za rozmowę. Pozdrawiam Państwa serdecznie i Ciebie też. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Mam do Ciebie prośbę. Jeśli podobała Ci się ta rozmowa, to wystaw pozytywną ocenę na Spotify lub YouTube. Polecam ci też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i wcześniej niż inni dowiedzieć się o nowych rozmowach. Dzięki. Wojciech Gil.